Cześć, witajcie. Dobry wieczór, dzień dobry, w zależności o której porze dnia oglądacie ten filmik. Dzisiejszy temat: intymność pełna miłości. Cieszę się, że mogę mówić o tym temacie i to właśnie tutaj, na platformie Kierunek Niebo. Jest to temat szczególnie bliski mojemu sercu, dlatego że razem z Fundacją Sterna Miłość, Igą i Konradem Grzybowskimi cyklicznie prowadzimy rekolekcje Miłosne Warsztaty Małżeńskie, trzydniowe spotkanie dla małżonków w fundamentalnych tematach, myślę, że bardzo ważnych dla każdego małżeństwa. W pierwszym dniu właśnie Iga i Konrad mówią o komunikacji, w drugim dniu ja mówię o intymnej miłości małżeńskiej, o współżyciu małżeńskim, natomiast w trzecim dniu poruszany jest temat duchowości. I dzisiaj, mówiąc o intymności, chciałabym mówić o niej nie tylko w kontekście małżeńskiego seksu, ale bardziej w kontekście właśnie relacji ze sobą, z Panem Bogiem, z drugim człowiekiem. Oczywiście częściowo też dotkniemy tematu małżeńskiego współżycia, natomiast myślę, że warto byłoby w ogóle zacząć od miłości, bo jeżeli mamy mówić o intymności, to myślę, że bardzo ważne jest to, abyśmy przypomnieli sobie, czym jest prawdziwa miłość. Ja już trochę o tym mówiłam na pierwszym naszym spotkaniu tutaj na platformie, ale myślę, że warto przypomnieć i poszerzyć jeszcze ten temat, szczególnie w kontekście intymności. I tak, miłość to postawa. To postawa, która obejmuje całego człowieka. Obejmuje jego myśli, jego uczucia, jego zachowanie. Postawa, która wyraża się szczególnie w trosce o dobro moje własne i dobro drugiego człowieka, tego, którego kocham. Można powiedzieć, że miłość to postawa ku dobru, nakierowana na dobro drugiego człowieka. Warto pamiętać, że miłość zaczyna się ode mnie, czyli najpierw warto zastanowić się, czy kocham siebie, czy akceptuję siebie, czy jestem odpowiedzialna za moje zachowania, czyny, pewnego rodzaju konsekwencje, które z tych czynów wynikają. I tak często się mówi, że warto najpierw pokochać siebie, żeby potem móc kochać innych. I to jest i prawda, i nieprawda, bo z jednej strony tak i owszem, i pięknie by było i cudownie, gdyby każdy z nas kochał siebie na tyle, bezinteresownie i troszczył się o siebie właśnie tak, by móc właśnie w ten sposób kochać też innych. Wiemy też doskonale, że nie do końca jest to możliwe, dlatego że uczymy się miłości właśnie w kontakcie z ludźmi, którzy nas kochają. Uczymy się tej postawy miłości do siebie właśnie patrząc na innych, na to, jak inni nam okazują miłość, na to, jak oni troszczą się o nas, i wtedy łatwiej nam też troszczyć się o siebie samych. Miłość do siebie to też otwartość na moje własne potrzeby, na moje własne pragnienia, uczucia, ale też troska i wsłuchanie się w siebie. Myślę, że bardzo ważnym elementem i taką drogą budowania miłości do siebie jest bycie uważnym, na to, co się dzieje we mnie, na to, co pokazują mi moje uczucia, moje emocje. Bardzo też mówi się dużo o tym na rekolekcjach ignacjańskich. Każdemu, kto chciałby zacząć taką głębszą pracę nad sobą, bardzo polecam właśnie rekolekcje ignacjańskie. W kontekście pogłębienia tego tematu, wsłuchania się w swoje własne uczucia i emocje. Innym takim sposobem pracy nad tym, aby pokochać siebie, jest na przykład 12 kroków do pełni życia dla chrześcijan. Obecnie jestem w trakcie 8 kroku. Jest to przygoda życia. 2 lata, tydzień w tydzień spotkań z 12-osobową grupą osób, które tak samo jak ty pracują i próbują zgłębić swoje wnętrze, ofiarując je Panu Bogu, ale też tak trochę przeczesać, zobaczyć, co tam się kryje, zobaczyć różne rodzaju zakłamania, jakieś maski,
ale nie po to, żeby się dołować i nie po to, żeby zobaczyć, ojejku, ze mnie to już nic nie będzie, ale wręcz przeciwnie, żeby właśnie widząc to zakłamanie poznać prawdę i żeby móc żyć w prawdzie, bo życie w prawdzie wobec samego siebie i wobec świata jest największym szczęściem człowieka, dlatego że ono buduje czyste serce, takie, które jest przejrzyste, które nie zniekształca postawy miłości, tylko czyste serce potrafi naprawdę kochać. Ja wiem, że to wszystko brzmi bardzo górnolotnie i zdaję sobie sprawę z tego, że taka praca jest bardzo wymagająca. Ja się staram iść tą drogą i nie mówię, że zawsze jest łatwo, a wręcz przeciwnie, powiedziałabym, że w większości razy jest bardzo, bardzo ciężko i wcale mi się nie chce ani jeździć do Krakowa, ani pracować nad sobą, ani tym bardziej poznawać różnego rodzaju zakłamań, które w sobie też noszę. Ale widzę też, że im dłużej, im bardziej w to wszystko wchodzę, im bardziej staram się w tej pracy nad sobą być też blisko Pana Boga i ofiarować Mu to wszystko, co się we mnie dzieje, tym bardziej się cieszę, tym większe mam w sobie obszary prawdy, tym bardziej jakoś tak jestem zadowolona z życia, uśmiechnięta, szczęśliwa, tym bardziej potrafię się cieszyć małymi rzeczami, doceniać moją rodzinę, moich bliskich, stawiać granice, więc naprawdę warto. Jeśli chodzi o miłość, wracając do tego tematu, myślę, że warto też powiedzieć o bezpiecznej więzi. Może przesłuchajcie sobie jeszcze ten poprzedni film o bezpiecznej więzi. Ja tylko przypomnę, że prawdziwa miłość to właśnie budowanie bezpiecznej więzi z drugim człowiekiem. Takiej, która zawiera te trzy podstawowe elementy. Dostępność, uważność i zaangażowanie. Taka właśnie jest miłość. Taki jest drugi człowiek, który kocha. Dostępny, uważny na moje emocje i zaangażowany w naszą relację, w naszą więź. Miłość otwiera na życie swoje, na życie drugiego człowieka i uwalnia nas od egocentryzmu. Zauważmy, jak to jest w byciu mamą. To naprawdę jest niesamowite, że posiadanie dzieci dla mnie osobiście to jest po prostu jedna wielka, trudna, ale też niesamowicie piękna przygoda nauki miłości. Miłość też pomaga doświadczać szczęścia, którego źródłem i spełnieniem jest Pan Bóg. I teraz przejdźmy do intymności. Z łacińskiego słowa intimus możemy przetłumaczyć, że intymność to jest to, co wewnętrzne, czyli to, co jest bardzo głęboko ukryte w środku nas. W relacji z Panem Bogiem jest to dotykanie naszego najbardziej wewnętrznego centrum i pozbycie się w tej najważniejszej chwili wszystkich masek. To jest dla mnie definicja, myślę, że taka przełomowa z książki Bóg nie jest miły, pułapka pluszowego chrześcijaństwa. Warto przeczytać. Natomiast ta definicja intymności, ona jest naprawdę niesamowita. W kontakcie z Panem Bogiem pozbyć się wszystkich masek. To jest chwila, to jest moment, to jest bycie z Nim tak blisko, że On mnie zna w całości. On wie tak naprawdę, jaka ja jestem, wie tak naprawdę, do czego jestem zdolna i w tym pozytywnym, i w tym negatywnym sensie. Możemy też powiedzieć, że intymność to praktyka poznawania drugiego człowieka i pozwalania innym do poznawania nas. Tak samo w kontekście Pana Boga jest to praktyka poznawania Boga i pozwalanie Bogu poznawania nas. Ilu z nas pozwala się poznawać Panu Bogu? Jest to trudne, dlatego że wymaga wysiłku, wymaga wyciszenia, wymaga tego, żeby usiąść wieczorem w ciszy i czasem po prostu zwyczajnie posiedzieć z Panem Bogiem. Czy to w adoracji, czy na mszy świętej, przestać wreszcie gadać, tylko stać takim, jakim się jest i pozwolić Panu Bogu poznać się w prawdzie,
takim, jakim jestem w rzeczywistości. Intymność to jest taka postawa, która też uczy nas pamiętać o Bożych dziełach, dlatego że my bardzo często zapominamy. Kiedy nieraz przypomina mi się, jak 6 lat temu nasza córka chorowała na zapalenie wątroby, kiedy nasza najmłodsza miała wstępną diagnozę choroby genetycznej, to od razu wchodzę w te chwile, ale rzadko sobie je przypominam. Kiedy zaczynam narzekać, kiedy wydaje mi się, że w moim życiu to już wszystko jest pod górkę i jest tak ciężko, że już nie dam rady, wtedy wchodzę w te chwile, przypominam sobie je i myślę: Panie Boże, niesamowite, jak Ty dużo dajesz. I pamiętam te modlitwy wieczorne, pamiętam te wspólne rozmowy, długie godziny spędzone na adoracji, na różańcu. To był taki czas, w którym Pan Bóg był wszystkim, bo nie było ratunku z żadnego innego miejsca. I to nie dlatego, że jestem taka święta, absolutnie nie. Co ciekawe też, te konferencje, które są w internecie mojego autorstwa, tak mocno mnie gdzieś przedstawiają, że czasami ludzie się zwracają do mnie i niemalże patrzą na mnie, na nasze rodzinne życie, jakby to było życie usłane różami, niemalże jakichś świętych osób, które tylko się modlą. Jesteśmy całkowicie normalnymi ludźmi. Ja też jestem normalną kobietą, która ma swoje ograniczenia, swoje trudności. Ale jedno, co mogę powiedzieć, to to, że naprawdę bardzo się staram. Staram się pamiętać o tym, co Pan Bóg dla mnie w życiu zrobił. Dla nas, dla naszej rodziny. To też to, co widziałam w życiu innych osób. Jesteśmy od 12 lat we wspólnocie domowego kościoła. Byliśmy świadkami bardzo wielu cudów w życiu rodzin, które są bliskie naszemu sercu, które wspólnie z nami tworzą krąg. Sytuacji uzdrowienia dzieci, sytuacji udanych operacji w momencie, kiedy miały być nieudane, albo kiedy rokowania były dramatyczne. I pamięć o tym, o tych Bożych dziełach, o tym, że dokonał tego Pan Bóg, pomaga i pozwala się zachwycać. Prowadzi też do większej intymności z Bogiem, dlatego że zachwyt jest kluczem do budowania intymności z Panem Bogiem. Jeżeli ja zaczynam się zachwycać, być wdzięczna za to, co rzeczywiście się w moim życiu stało, to poszerzam obszar mojego serca i sprawiam, że Pan Bóg ma większe pole działania, że On może więcej, głębiej, bardziej. Bo zachwyt otwiera nas nie tylko na Boga, ale też na siebie samych i na drugiego człowieka. Intymność w relacji z drugim człowiekiem to głęboka międzyludzka więź. To jest postawa szczerości, prawdy w odniesieniu do siebie i drugiego człowieka, że ja niczego nie udaję. O, jesteś, jakie to jest trudne. Jak ja bym naprawdę bardzo chciała niczego nie udawać, jak ja bym chciała zawsze być szczera, otwarta, życzliwa, serdeczna, prawdziwa. Bardzo bym chciała. Ale dążę do takiej postawy i myślę, że warto o tym pamiętać, że istnieje gdzieś właśnie taka postawa i ona jest możliwa, że tak żyli święci, dlatego zostali świętymi, że taki był ojciec Pio, że niczego nie udawał, że taka była siostra Faustyna, matka Teresa z Kalkuty. To byli ludzie, którzy pokazując prawdę o sobie, przyciągali innych, sprawiali, że inni ludzie chcieli być właśnie tacy jak oni. W kontekście seksualnym i relacyjnym to jest bardzo głęboka, wzajemna wymiana ukrytych w nas pragnień, odsłonięcie czułych miejsc. Bardzo dużo mówi o tym jedna z moich ulubionych terapeutek par, Sue Johnson, w książce Przytul mnie. Bardzo Wam polecam, jeśli będziecie mieli kiedyś możliwość kupienia gdzieś tej książki, warto ją mieć w swojej biblioteczce domowej. Jest to terapeutka par, która bardzo wiele nauczyła mnie i pokazała też o tym, pokazała też to, jak czułe miejsca i pokazanie drugiemu człowiekowi tych naszych trudnych, czułych miejsc zmienia relacje.
jak ono powinno wyglądać w kontekście relacji z moim mężem, z moim narzeczonym, może chłopakiem, w relacji w ogóle z drugim człowiekiem, jakie to jest ważne, żeby pościągać różnego rodzaju udawanki, maski, sztuczności i być prawdziwym. Ale jeszcze dodatkowo te czułe miejsca to są bardzo trudne przeżycia. To są jakieś zranienia, to są niezaspokojone pragnienia. To jest jakiś lęk, ból przed odrzuceniem, który w różnych sytuacjach towarzyszy nam podczas kłótni, podczas tego, że wybuchamy z powodu tego, że znowu po raz kolejny ktoś zapomniał o naszych urodzinach. I nagle robimy z tego taki dramat, jakby to był koniec świata. Ale tak naprawdę nie chodzi o urodziny. Chodzi o to, że czujemy się skrzywdzeni, czujemy się wtedy dla tego człowieka nieważni, czujemy się przez niego niekochani. I jeśli tak to ujmiemy, jeśli pokażemy to czułe miejsce, hej, słuchaj, wiesz, przykro mi, że nie pamiętałeś o moich urodzinach, ale nie dlatego, że chcę mieć fajny prezent od ciebie, ale dlatego, że czuję się wtedy nieważna, że czuję się dotknięta tym, że było tyle ważniejszych spraw, że one pochłonęły cię na tyle, że już zapomniałeś o mnie. Wtedy się czuję porzucona, odtrącona. To jest pokazanie czułego miejsca. To jest wejście w bardzo bliską relację z drugim człowiekiem. Intymność w relacji z kimś bliskim to jest też poczucie bycia bezinteresownie kochanym, bycia przyjętym takim, jak się jest, takim, jakim się jest. Jest to też akceptacja mojej własnej seksualności, jest to też akceptacja tego, że jestem kobietą, jestem mężczyzną i akceptacja tego, co się z tym wiąże, różnego rodzaju radości i przywilejów, ale też trudnych rzeczy, które wiążą się gdzieś z poszczególnymi aspektami mojej seksualności. Kluczem do intymności jest wdzięczność. Jeżeli praktykujemy wdzięczność, o tym bardzo dużo mówi ojciec Kwiatek tutaj w naszych spotkaniach właśnie na kierunku. Bardzo polecam przysłuchać sobie wszystkie te konferencje jego, bo są niesamowite, są genialne. Byłam niedawno na takich warsztatach, które organizował właśnie u ojców Franciszkanów w kolejne soboty. I rzeczywiście jego wiedza i profesjonalizm robi wrażenie. I on między innymi mówi o tym, że praktykowanie wdzięczności, bo nie chodzi tylko o to, żeby tak ślepo być wdzięcznym i żeby mówić dobrze, dziękuję, fajnie, powtarzać sobie tylko ciągle tak, jestem wdzięczny, ale bardziej chodzi o taką kontemplację pewnego rodzaju rzeczy, które mamy, kontemplację nie tylko rzeczy, ale też takich prostych spraw. Dostrzeżenie, myślę, że to jest bardzo ważne słowo. Dostrzeżenie, uważność na te rzeczy, na te sprawy, na ludzi, których mam wokół siebie i ucieszenie się tym. Czyli myślę, że bardzo warto usiąść i zwyczajnie pomyśleć przez chwilę nad tym, że to jest super, że mam nogi, że widzę, że mam przyjaciela, że mam rodziców, których bardzo kocham. Cieszę się z tego, że jestem kobietą. Cieszę się z tego, że mam pracę, że mam dziecko. I takie praktykowanie wdzięczności, które się zaczyna od prostych rzeczy, ono w pewnym momencie zaczyna nas tak pochłaniać i staje się taką nową rzeczywistością, która też pomaga potem dziękować za te trudne rzeczy. I myślę, że to jest właśnie cel, żeby człowiek nawet w tych trudnych sytuacjach potrafił być wdzięczny Panu Bogu za to, co go spotyka. Wdzięczność jest kluczem do intymności. Oprócz niej jest to czas,
bo naprawdę intymność wymaga czasu, wymaga poświęcenia sobie nawzajem czasu, wymaga otwartości serca i spotkania. Bez spotkania prawdziwego drugiego człowieka nie ma możliwości budowania z nim takiej bliskiej, intymnej relacji. I teraz w kontekście seksualnym też Sue Johnson mówi o takich trzech rodzajach aktów seksualnych. Myślę, że warto o tym wspomnieć, dlatego że wtedy łatwiej będzie nam zrozumieć, o czym tutaj chcemy mówić. Pierwszy rodzaj aktu seksualnego to seks ograniczony. Sue Johnson mówi o seksie ograniczonym jako o tym, który jest głównie potrzebny do zredukowania napięcia seksualnego. Jest głównie skupiony na orgazmie, na tym, żeby się dobrze poczuć. Jest obecny wśród osób, które nie nauczyły się ufać drugiemu człowiekowi, mają problem z zaufaniem, mają problem z otwartością, nie czują się bezpiecznie ze swoim ukochanym i skupiają się bardzo mocno na doznaniach, a więź, budowanie więzi z drugim człowiekiem jest tutaj drugorzędna. Jest to bardzo mocno skupiony rodzaj aktywności przede wszystkim na tym, żeby mnie, osobiście mnie było dobrze. Drugi rodzaj to seks pocieszający. On głównie skupia się na szukaniu potwierdzenia tego, że jesteśmy pożądani, że jesteśmy doceniani, chciani przez drugiego człowieka. I to jest seks, który głównie odbywa się w celu łagodzenia różnego rodzaju lęków między nami. Jest tutaj więcej zaangażowania z dwóch stron niż w tym seksie ograniczonym, ale mimo wszystko dominuje niepokój i trochę ten seks jest traktowany jako taka tabletka uspokajająca. Nie ma on prawdziwie intymnego charakteru, nie ma takiego charakteru przyjęcia, spotkania, prawdy, tego wszystkiego, o czym mówiłam na początku. I teraz ten trzeci rodzaj aktu seksualnego to miłość intymna. Miłość intymna to prawdziwe, intymne spotkanie dwojga osób. I oczywiście chodzi tutaj o przyjemność. Chodzi też o w pewien rodzaj, chodzi też w pewien sposób o pocieszenie. Czyli jakby te dwa pozostałe rodzaje zawierają się w tym trzecim, ale jest coś jeszcze. I myślę, że to jest sens miłości intymnej. Dlatego, że jest tutaj emocjonalne zaangażowanie. Jest tu dostępność, jest uważność, jest czułość, jest dotyk, wrażliwość. Jest też erotyzm, namiętność. I to wszystko jest w jednym miejscu. To nie jest rozdzielone. Miłość intymna, fundamentem miłości intymnej jest wierność i zaufanie do drugiego człowieka. Nie da się zbudować miłości intymnej z człowiekiem, któremu się nie ufa. Z człowiekiem, którego się podejrzewa o zdradę, o nieuczciwość. Bez wierności nie da się dojść do takiego poczucia bliskości z drugim człowiekiem, żeby zbudować taką dostępność dla niego, taką uważność dla niego, takie zaangażowanie dla niego, jakie jest wymagane w tym głębokim porozumieniu. Miłość intymna jest właśnie takim głębokim porozumieniem naszych ciał, naszych dusz. Jest to istota więzi. I teraz myślę, że warto powiedzieć coś więcej na ten temat, nie tylko w kontekście więzi, nie tylko w kontekście psychologicznym, ale też tego, że Pan Bóg naprawdę bardzo chce, żebyśmy się cieszyli naszym małżeńskim seksem. Bardzo tego chce. I jeżeli
my w to uwierzymy, jeżeli my zdamy sobie sprawę z tego, że Bóg błogosławi małżonkom w ich intymnej relacji, że On chce, żebyśmy mieli tą ucztę miłości, On chce, żebyśmy się rozkoszowali tym darem w pełni, to wtedy zrozumiemy, że miłość intymna w małżeństwie jest błogosławieństwem. A błogosławieństwo ma też moc zmazywania różnego rodzaju ran z przeszłości i uzdalnia nas do budowania całkowicie nowej jakości relacji. To jest niesamowite, że jedność małżeńska jest naszą małżeńską modlitwą. Jest tak bliskim spotkaniem, jest tak intymnym spotkaniem, że Pan Bóg, który tam jest obecny, również okazuje nam swoją miłość. Poprzez to, jak mój mąż jest blisko mnie, jak mnie obejmuje, całuje, jak mnie kocha właśnie w tej intymnej relacji, Bóg też pokazuje mi swoją miłość. I nawzajem, poprzez to, jak ja kocham mojego męża w tym czasie, Bóg też chce pokazać mu, jak bardzo go kocha. I bardzo podoba mi się tutaj takie zdanie arcybiskupa Fultona Sheena. Myślę, że warto właśnie w tym momencie o nim wspomnieć, że miliony ludzi darzy Kościół nienawiścią za to, czego ich zdaniem naucza, ale nie znajdziesz nawet dziesiątki ludzi, którzy nienawidzą Kościół za to, czego on rzeczywiście naucza. Gdyby ludzie zdawali sobie sprawę z tego, że nie chodzi tak naprawdę Kościołowi o ograniczenia, o to, żeby pokazać, jaki ten seks jest wstrętny, brudny, zły i o to, że tego nie można, tamtego nie można, tylko chciałby wydobyć cały sens, który Pan Bóg włożył w intymną relację małżeńską. I aby to zrobić, potrzebne są drogowskazy. Jeżeli na to, co nazywamy ograniczeniami, popatrzymy jak na drogowskaz, po to, żeby dojść do celu, jakim jest genialny małżeński seks, to wtedy rzeczywistość się zmienia. Wtedy już okazuje się, że to, że stosujemy naturalne metody rozpoznawania płodności, to nie jest wcale jakiś wymysł kościółkowych ludzi. De facto to są w pełni naukowe metody, które są szeroko promowane na całym świecie. Ale to jest sposób na poznanie i w pełni wykorzystanie mojego kobiecego organizmu na służbę mojemu mężowi, drugiemu człowiekowi. Ja wiem, jak to brzmi. Jak teraz ktoś się mnie przyczepi, że ja daję swoje ciało na służbę. Tak, ale to jest przyjemna i piękna służba. Przecież każdy związek, każda relacja w pewien sposób jest służbą, bo muszę ofiarować coś z siebie drugiemu człowiekowi. Muszę mu jakoś usłużyć, dać siebie, dać z siebie to, co mam najlepszego, żeby móc budować właśnie tą intymność, aby móc pokazać mu te czułe miejsca i nawzajem. Jeśli dwie osoby są tak blisko siebie, że w bezinteresowny sposób potrafią sobie służyć i jeszcze w trakcie seksu potrafią sobie służyć i ważniejsze jest dla nich dobro, satysfakcja, radość tego drugiego człowieka niż moje własne, to jest niesamowite, tam się dzieją genialne rzeczy. Jeżeli dwie osoby mają taką samą postawę, tam się dzieją cuda i tam są takie przeżycia, o jakich wiele osób marzy i próbuje tych doznań szukać w różnego rodzaju gadżetach, a tam tego nie ma. Tu chodzi o więź, o relację, o prawdziwą miłość. Oczywiście są różnego rodzaju problemy, trudności i o tym właśnie mówimy też na rekolekcjach. Tam jest cały dzień, gdzie mamy warsztaty, być może też w Łodzi za jakiś czas będą organizowane takie dwudniowe warsztaty, gdzie o tym temacie będę mogła powiedzieć dużo szerzej, gdzie będziemy mogli też porozmawiać, spotkać się, będę mogła wysłuchać
każdego i każdej z Was, jeśli Pan Bóg na to pozwoli. Też w swojej pracy w gabinecie terapeuty par mam do czynienia na co dzień z różnego rodzaju sytuacjami i naprawdę nie jestem oderwana od rzeczywistości. I znam dwa rodzaje sytuacji, dwie sytuacje, które są potwierdzeniem tego, o czym dzisiaj mówię. Z jednej strony sytuacje małżonków, którzy bardzo walczą o swoją więź i którzy odkrywają w pewnym momencie taką radość i taką satysfakcję z bycia razem, że też w tej sferze intymnej najpierw są bliżej w rozmowach, bliżej w rozumieniu, w dostępności, w uważności i to wszystko przekłada się, ta więź przekłada się na genialny seks w małżeństwie. I znam też takich, którzy mają słabą więź, którzy nie pracują nad nią i którzy się już dawno poddali. I którzy seks wykorzystują tylko jako element właśnie pewnego rodzaju wyżycia się. Nie chcę tego tak generalizować, że to jest albo dobre, albo złe, ale są i takie sytuacje. I z tej można dojść do tej, kiedy jest trudno, pracując nad relacją, naprawdę można bardzo, bardzo wiele zdziałać. Dlatego, że bliskość wyraża się nie tylko poprzez fizyczność, ale też poprzez to, że ta druga osoba jest w stanie mnie wysłuchać, że rozumie mnie, moje nastroje, trudności, przyjmuje mnie taką, jaką jestem. I tu jest klucz do genialnej miłości intymnej w małżeństwie. Silna więź, bliskość, czułość, dotyk, intymność, namiętność, to wszystko są składowe. Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania pozostałych konferencji, do spotkania na żywo, jeśli gdzieś będzie taka okazja. A za dzisiejsze spotkanie bardzo Wam dziękuję, bardzo serdecznie Was pozdrawiam i życzę dobrej nocy, dobrego dnia. Cześć!